Słowa najważniejsze. Ewangelia z komentarzem. Czy Jezus w dzisiejszej Ewangelii chce nas wystraszyć? Zapowiada w niej przecież wojny, głód, straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie. To naturalne, że szukamy punktu odniesienia, zabezpieczenia dla naszych poglądów, kultury, w której wyrośliśmy. Tak robili i ci, którzy zachwycali się świątynią, jakby jej piękno i majestat miały stanowić gwarancję na przyszłość. Tej stałości i bezpieczeństwa nie dają również kolejni wielcy obiecujący raj na ziemi czy wyzwolenie człowieka. Jezus chce nas pozbawić złudzeń. Ani piękne świątynie, ani wspaniali nauczyciele, ani chwilowy pokój na świecie, ani brak chorób czy kataklizmów, tylko On, On jedyny, jest prawdziwym zabezpieczeniem naszej przyszłości.